W trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych prezydent Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Trumpem, od którego usłyszał deklarację, że w 100% stoi on po stronie Polski. Z oficjalnego komunikatu, jaki opublikował sztab republikańskiego polityka, wiemy, że polski przywódca podjął temat Ukrainy i postulował wzrost nakładów na obronność w NATO do 3% PKB. Trump Tower na Manhattanie, słynny wieżowiec w Nowym Jorku. Spotkanie prezydentów, tego, który wciąż pełni tę funkcję prezydenta Polski i tego, który chce wrócić do Białego Domu, 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Andrzej Duda i Donald Trump spotkali się w prywatnym mieszkaniu polityka Partii Republikańskiej. On wykonał fantastyczną robotę i jest moim przyjacielem. Spędziliśmy razem 4 wspaniałe lata. Być może będziemy musieli to powtórzyć. Prezydent Andrzej Duda zapowiadał, że spotkanie ma charakter prywatny, co spotkało się z zarzutem marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jeżeli się jest, że prezydentem tak dużego państwa jak Polska, to nie ma prywatnych spotkań. Donald Tusk choć postulował, by prezydent Andrzej Duda zabiegał w trakcie rozmów z Trumpem o odblokowanie w Kongresie środków dla Ukrainy, to jednocześnie postanowił zwrócić prezydentowi uwagę, by nie wpisywał się w kampanię kandydata Partii Republikańskiej. Z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa Europy, przyszłości NATO, ewentualne zwycięstwo pana prezydenta Trumpa byłoby prawdopodobnie z niekorzyścią dla tych spraw. I te słowa to nie pierwsze, choć wydaje się jednoznaczne stawianie wszystkich kart na to, by w amerykańskich wyborach reelekcję uzyskał obecny prezydent Joe Biden. Dlatego politolog dr Aleksander Kozicki ocenia, że nie można mieć pretensji do prezydenta Andrzeja Dudy za spotkanie z Donaldem Trumpem, a pretensje, jakie płyną w tej sprawie z rządu i koalicyjnej większości, uznał za całkowicie chybione. Robienie z tego tytułu zarzutów jest bardzo krótkowzroczne, ponieważ polityka polska nie może być nacechowana na wyłącznie dobre relacje z obozem demokratów. Prezydent Andrzej Duda przed rozmową z Trumpem oceniał, że zabieganie o polskie sprawy w rozmowach z wpływowymi politykami jest w naszym interesie. To jest normalne, że jeżeli jakieś państwo ma dobre stosunki z drugim państwem, to chce, żeby te relacje były najlepsze z przedstawicielami różnych stron sceny politycznej. Politolog Andrzej Dąbrowski wyjaśnia, że Polska, zwłaszcza dziś, nie może pozwolić sobie na to, by odciąć się od republikanów. Dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi są Polsce bardzo potrzebne, szczególnie w tak trudnych czasach, jakie mamy dzisiaj. Konflikt za naszą wschodnią granicą, Bliski Wschód. Bez emocji do rozmów Duda Trump podeszła administracja obecnego prezydenta Joe Bidena. Rzecznik Departamentu Stanu USA uznał takie rozmowy za normalną praktykę. Od lat w okresie wyborczym w Stanach Zjednoczonych zagraniczne rządy nawiązywały kontakty z kandydatami głównych partii. W trakcie rozmów Duda Trump padła deklaracja ze strony byłego amerykańskiego przywódcy. Zgadzamy się w wielu kwestiach. Jesteśmy w 100% po stronie Polski. Oczekujemy tego typu wypowiedzi od kandydata na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Sztab byłego amerykańskiego przywódcy poinformował po rozmowach, że przedyskutowany został postulat, jaki zgłosił prezydent Andrzej Duda, by kraje NATO wydawały na obronność już nie 2, a 3% PKB. Polski przywódca jeszcze przed rozmowami spodziewał się, że Trump spojrzy na te propozycje przychylnie. Był jednym z tych, którzy w bardzo zdecydowany sposób mówili o tym, że wszystkie państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, tak jak się zobowiązywały, powinny płacić 2% na obronność. Prezydent Andrzej Duda ze Stanów Zjednoczonych uda się do Kanady.